Centrum Kultury niezwykle serdecznie. Proszę Państwa, 11 listopada to data szczególna dla nas Polaków. 85 lat temu wydarzenia, które się wtedy działy, w sposób bezpośredni zdecydowały o losach późniejszych pokoleń. Zdecydowały również w jakiś sposób o tym, że my, tworząc współcześni historię Polski, możemy ją tworzyć w Polsce bezpiecznej, ustabilizowanej politycznie. Ale jest taki moment właśnie, 11 listopada, kiedy uważam, że powinniśmy, że należy w pewnym skupieniu, może przy okazji właśnie wizyty Centrum Kultury, zanurzyć się w tamten czas i pamiętać o tym, że pokolenie naszych pradziadów żyło w niezwykle dramatycznych warunkach i my mamy to szczęście, iż dzięki nim możemy żyć troszeczkę inaczej. 11 listopada to również moment, w którym tutaj na scenie często padają słowa historyków, tutaj na scenie pojawiają się pieśni patriotyczne z tamtego okresu i pojawia się również muzyka. Właśnie muzyka dzisiaj w roli głównej. To będzie wspaniały koncert. Jestem o tym przekonany. Za sprawą i muzyki, i kompozytorów oczywiście, no i samych artystów. Przyjechali do nas z Jeleniej Góry, ze średniej szkoły muzycznej imienia Henryka Wieniawskiego pierwszego i drugiego stopnia. W tamtym roku kilkoro z nich, mówię o uczniach, zagrało tutaj piękny koncert i przyjęli zaproszenie w nieco większej liczbie, a cieszę się szczególnie tym bardziej, iż zagrają dzisiaj wspólnie ze swoimi profesorami. Witam Państwa raz jeszcze i rozpoczynamy. Jako pierwsza pojawi się muzyka Fryderyka Chopina. Etiuda C-moll, opus 10, numer 12. Na fortepianie zagra Filip Hauer. Thank you.
proszę Państwa, kolejny utwór skomponował Felix Mendelssohn. Koncert e-moll, druga i trzecia część. Na skrzypcach zagra Małgorzata Wasiucionek, a akompaniował jej będzie pan Krzysztof Gotartowski. Thank you.
Państwa dwa utwory fortepianowe. Frédéric Chopin, walc E-dur oraz etiudę Karola Czernego. Na tym instrumencie zagra osoba, która rok temu dokładnie bardzo pięknie w szczęście się tutaj zaprezentowała, a mianowicie Katarzyna Zawiórka. Bardzo proszę, Kasiu. Thank you.
czwarta i piąta Edwarda Lalo. Te dwie części tej świetnej kompozycji zagra na skrzypcach Ola Rytwińska, a akompaniowała jej będzie pani profesor Joanna Heck. Thank you.
Thank you.
Scherzo Tarantella. Na skrzypcach zagra Małgorzata Basiu-Cionek, a akompaniował im będzie pan profesor Krzysztof Gotartowski. Thank you.
walc Amol i Etiuda Emol. Jakub Park. Thank you.
Pablo Sarasate, introdukcja Literatella. Aleksandra Rytwińska zagra na skrzypcach, a akompaniowała je będzie pani Joanna. Thank you.
C-moll rewolucyjna Fryderyka Chopina rozpoczynała dzisiejszy koncert i ten utwór również dzisiejszy koncert zakończy. Rozpoczynał koncert Filip, a zakończy Jakub. Jakub Zwaracz. Proszę bardzo na scenę tutaj do nas. Bardzo proszę wszystkich artystów. Kochani, pokłońcie się publiczności pani Kubińskiej raz jeszcze. Zapraszam wszystkich waszych profesorów również. A ja bardzo proszę. Proszę bardzo. Pozazdrościć tak wspaniałych pedagogów. Jeszcze raz gratuluję serdecznie wspaniałego koncertu.
zaproszenia. Mam nadzieję, że nie w przyszłym roku. Myślę, że nie zabraknie pretekstu do wspólnych spotkań. Jeżeli nie tutaj, to może przyjedziemy zobaczyć Was w innych salach koncertowych. Mam nadzieję, że tak będzie. Życzymy Wam wspaniałych sukcesów, bo wiem, że gracie w różnych miejscach i życzę Wam zdobycia najlepszych laur i wszystkiego tego, co sobie wymarzyliście. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.